Serdecznie zapraszam na 12. Festiwal Smaków. Za takimi imprezami wszyscy tęskniliśmy w ostatnim czasie. Otwartymi festiwalami, gdzie można spotkać ludzi, posmakować smacznych rzeczy. To wszystko między 13 a 15 sierpnia. Połączymy to z naszym świętem piwa, które zazwyczaj był organizowany w ostatni weekend października. I staramy się zrobić dla mieszkańców plażę, wypoczynek tutaj na Placu Kopernika. Podzieliliśmy całe wydarzenie na strefy. Jeżeli by Państwo chcieli się nauczyć rzeźbienia w warzywach, owocach, serdecznie zapraszamy. Będą przybory do tego, aby się nauczyć. Będzie można porozmawiać ze złotym medalistą Polski, który jest od nas tutaj z naszego regionu. Na festiwalu odbędzie się pokaz z udziałem trzech medalistów Olimpiady Kulinarnej IKA 2020, czyli nie tak dawno. Będzie show carvingowe, na którym będzie między innymi szybka dekoracja spora, zajmie ułamki sekund i do tego bardzo efektowny, a zarazem prosty kogut z ananasów. Każdy będzie mógł przyjść, w sobotę jest pokaz, a niedziela już będzie taka warsztatowa. Uczestnicy chętni będą mogli podejść do stołu i wykonać jedną lub dwie podstawowe takie dekoracje. Przepyszne jedzenie na festiwalu to jedno, ale coraz więcej w naszym kraju, co od lat już jest potwierdzone, miłośników również złocistego napoju. Tak jest. Piwo kraftowe jakby coraz szerzej nam się tutaj w Polsce rozszerza. Coraz więcej mamy producentów, coraz więcej pięknych browarów powstaje, ale też przede wszystkim tych produktów, które za tym idą. Czyli są to browary rzemieślnicze, jak sama nazwa wskazuje. Ta jakość tego piwa jest coraz wyższa i też różnorodność, różne style. No i coraz większa chyba moda z roku na rok również na tak zwane piwo 0%. Tak, to jest właśnie bardzo ciekawy trend, czyli nie tylko koncerny, ale również i browary rzemieślnicze prezentują już takie style, różne style, właśnie z 0%. Myślę, że tak na samych festiwalach jest mnóstwo fanów piwa, ale niekoniecznie alkoholu, w sensie takiego, który się znajduje w tym piwie, więc jest bardzo duży procent osób, które szukają po prostu na festiwalach również tego 0%. I takie też będziemy mieli na pewno. Będzie przygotowana plaża, będą leżaki, będzie strefa relaksu, gdzie będzie można też porozmawiać o zdrowiu, zdrowym żywieniu, porozciągać na przykład przy jodze, czy poćwiczyć pod okiem fachowców. Całemu wydarzeniu będzie towarzyszyła muzyka na żywo, więc obojętnie o której godzinie Państwo przyjdą, na pewno będą się miło bawili. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia, kosztowania, smakowania, zachwycania się smakami różnych kuchni, relaksu rodzinnego. Będzie mi bardzo miło, jeżeli Państwo to zaproszenie przyjmiecie.